Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, witam Państwa. Krzysztof Juszkiewicz, kolejna odsłona probiotyków, tym razem w hodowli brojlera kurzego. Znajdujemy się dzisiaj w miejscowości Kłopotów u pana Bogdana Szczypczyka, powiat Lubin, województwo dolnośląskie. Panie Bogdanie, wiem, że od wielu lat stosuje pan preparaty firmy Biogen. Jakie preparaty pan stosuje w swojej hodowli? Biogen DW i Biosan GS. Dwa preparaty, które praktycznie zacząłem stosować około 20 lat temu. Mhm. Jeden do ściółki, jeden do picia. Co prawda udało mi się dzięki tym preparatom odejść już od antybiotyków całkowicie. Nie podaję antybiotyków nawet na jednodniówki. Od chyba od 5 lat w ogóle nie stosujemy antybiotyków. Mhm. Żadnego. Stosujemy jedynie probiotyki, no i zakwaszacze. Czyli można powiedzieć, że probiotyki doskonale wpisują się w ten trend hodowli bezantybiotykowej. Znaczy, powiem tak, bez probiotyku, bez antybiotyku się nie pojedzie. Musi być probiotyk, który wzmacnia organizm, który po prostu dosusza ściółkę, no, powoduje lepsze warunki na obiektach, także to jest bezdyskusyjne. Czyli możemy stwierdzić, że dzięki zastosowaniu probiotyków na pewno polepszamy zdrowotność ptaków? No 100%. 100%. Możemy też powiedzieć, że lepiej wykorzystujemy może paszę? Może nie 100, a powiedzmy 80, no reszta należy do hodowcy. No, można podawać probiotyk i zaniedbać resztę i nic nie pomoże. Oczywiście. Nie chcę nalegać, żeby pan zdradzał wszystkie tajniki swojej hodowli, bo to jest pana zasługa przez tyle lat hodowli, ale no, możemy stwierdzić, że polepszamy zdrowotność ptaków, lepsze wykorzystanie paszy dzięki zastosowaniu preparatu, który podaje pan do wody. To znaczy preparat do wody, on nie tylko poprawia zdrowotność, ale poprawia również środowisko, bo wiadomo, że no to jest, no tak jak my stosujemy, no stosujemy też probiotyki tak zwane, nie? Musimy, jemy jogurty, jemy inne rzeczy, gdzie są bakterie, gdzie po prostu organizm sobie bez tego nie poradzi. No cała siła, cała moc czy zdrowotność jest w jelitach. Jak tego nie naprawimy, to będziemy chorować. No tak samo i drób. No, nie ma innej możliwości po prostu. Muszą być zasilone środowisko bakteriami, które po prostu są zdrowotne. Czyli dzięki zastosowaniu probiotyku Biogen DW już w pierwszej dobie życia, jak gdyby zasiedlamy pożytecznymi mikroorganizmami florę jelitową naszych ptaków, dzięki temu uzyskujemy te efekty zdrowotne. No, jest to jeden ze sposobów. Można w pierwszym dniu, można w piątej dobie, to są różne metody na to, no zależy od pisklęcia. Okay. Zależy jak on wygląda, co mu jest, czy to jest młode piskle, starsze, więc to wszystko widać po pierwszych kilku godzinach. Jak człowiek hoduje ileś tam lat, to już wie, co to jest po prostu. Bo wiemy, jakie stado dostajemy, czy to jest młode stado, czy starsze stado, jak ono się zachowuje, ile było padów w transporcie. To mniej więcej można wyczuć, czy po prostu to jest stado zdrowe, czy po prostu chore. Nie? Trzeba spojrzeć fachowym okiem hodowcy. Trzeba zobaczyć i wtedy wiemy, czy dajemy... Na przykład jedziemy z dezynfekcją na początku po prostu, czy z kwasami, czy jedziemy z probiotykiem na początku, nie? Okej. Wiem, że też stosuje pan biologiczny preparat ekologiczny Biosan GS na ściółkę. Wielu hodowców skarży się na zbyt dużą wilgotność ściółki w kurniku. Ja widziałem u pana na kurniku, że ta ściółka jest bardzo sucha. Ptaki, jak to drób grzebiący, grzebią sobie w tej ściółce. Na pewno poprawię. No, ja tu się nie będę upierał, że to w 100% jest to zasługą Biosanu GS, bo latem można nawet nie stosować Biosanu, jest sucho i będzie sucho. No, zależy od wentylacji. Wszystko zależy od wentylacji. I od kropelek, od pojenia. Pan stosuje do ścielenia pelet ze słoń. Może dokończę. Ale to działa bardzo dobrze biobójczo na inne dziadostwa, jak ja to mówię, na jaja larw, na inne rzeczy, bo ono likwiduje to wszystko. Mhm. Ja nie mam na obiektach robaków, nie mam takich rzeczy. Mhm. U mnie tego pan nie zobaczy. To likwiduje nawet salmonellę. Ja hoduję 20 lat, ja nie miałem salmonelli na fermach. Okej. To po prostu niszczy tak zwane bakterie chorobotwórcze. To jest bardzo dobry preparat. Czy pan jako hodowca widzi wśród swoich kolegów, czy wśród firm, które współpracują z firmami drobiarskimi, jakieś większe zainteresowanie takimi właśnie biologicznymi preparatami? Powiem tak, że ja raczej nigdzie nie jeżdżę, tak żeby się chwalić i pokazywać, czy cokolwiek opowiadać na ten temat. Nie mam kontaktu tak z hodowcami, nie wiem, nie interesuje ani
się, powiedzmy, na forum się nie udzielam, także to nie jest dla mnie. Aha. To już nie te lata. Ale jeśli zdarzy się hodowca i podpyta o produkt firmy Biogen? To zawsze podpowiadam. Zawsze mówię, co stosuję. Robią sobie zdjęcia, przyjeżdżają. Czy mieszalnie pasz, też mają wszystkie etykietki, robią sobie zdjęcia pokazane, skąd to jest, co to jest. Tak samo weterynaria, bo muszę im pokazywać, co stosuję. A właśnie, wspominał Pan o tych łapkach, które są bardzo istotne, jeśli chodzi o ocenę dobrostanu zwierząt. Pokazywał nam Pan łapki swoich kurczaków i nie widzieliśmy tych zmian na łapkach. Czy to też możemy wnioskować, że to na pewno chodzi o suchość siłki? No, na pewno chodzi właśnie o warunki środowiskowe, o suchość siłki, o dobrostan. To jest powiązane wszystko. Bo nawet jeżeli się ma dobrostan, a jest mokro na fermie, to nic nie pomoże. Będą łapy odparzone, no nie ma szans. Dziękuję Panie Bogdanie, życzę wszystkiego dobrego w dalszych i sukcesów w dalszej hodowli. No dzięki. Dziękujemy bardzo.